W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o na pewno specyficznej produkcji, ale to azjatycka, więc jedno z drugiego może wynikać, że oni tworzą różne porąbane. Horrory i nie tylko. Z racji, że niedawno gadałem z wami również o właśnie azjatyckiej produkcji, takiej w klimatach ala trochę Squid Game'u. To tutaj jeden ze wspierających, akurat Łukasz Pennywise, któremu dedykuję ten materiał, bo to on polecił mi krwawego berka właśnie z 2015. Postanowił, że zatrzyma mnie jeszcze trochę na tym kontynencie. No i dzisiaj pogadamy sobie właśnie o japońskim tworze, który. Z całą pewnością nie będzie dla każdego, który z całą pewnością u nas jest produkcją niszową i niewiele osób ją widziało. Więc jeżeli lubicie kino z tamtych rejonów i coś takiego brutalniejszego, ale niedosłownego zarazem, to być może zainteresuje was tą produkcją. I będą tutaj jakieś spoilery, bo ma to już swoje lata. Aczkolwiek, no, jest to na tyle, słuchajcie, produkcja. właśnie specyficzna, że jest tam też sporo do interpretacji. Więc nawet jeżeli coś tam wam powiem i uchylę rąbka tajemnicy. To nie za specjalnie jest to od razu wiecie, powód, żeby nie oglądać. Z drugiej strony, no, gdy będę mówił o finale, to to może być tam dla kogoś zaskakujące, więc ewentualnie najpierw nadróbcie, jeżeli was zainteresowałem już na wstępie, albo po prostu włączcie, zanim zacznę mówić o finale. Także intro i lecimy. W końcu pojawiła się na PC-ty świetnie oceniana gierka PS-owa pod tytułem Ghost of Tsushima. Także jeżeli chcecie zakupić sobie takową po prostu taniej niż na innych platformach, to zajrzyjcie w linki do Eneby pod spodem. Dzięki temu możecie ją nabyć taniej i dodatkowo wesprzecie po prostu kanał. Ale macie tam też tysiące innych gier i kart podarunkowych, gierek mobilnych, słuchajcie, je do ładowań do telefonu itd., itd. Także jeżeli kupujecie tego typu rzeczy, to możecie po prostu sprawdzać moje linki. A tymczasem ja przechodzę już do materiału. Fawy Berek to produkcja, ja bym to nazwał o szerokim spektrum gatunkowym, ponieważ można ją zamknąć naprawdę w wielu właśnie gatunkach. Nie tylko horrorowym, ale też jest podpisany jako akcja, dramat, fantazy. Chociaż ja osobiście biorąc pod uwagę właśnie chociażby finał, o którym jeszcze na razie tutaj nie zdradzam, ale potem powiem, podpisałbym go też jako sci-fi po prostu. No bo ewidentnie tutaj jest, przynajmniej jeżeli na to spojrzymy trochę bardziej dosłownie, coś co no, nie mogłoby się raczej teraz za specjalnie wydarzyć. Aczkolwiek, generalnie, no, jeżeli spojrzymy zaś metaforycznie, no to wtedy można by to określić jako właśnie taką tęgą, horrorowo-gorową metaforę życia. Ale dwa słowa o fabule w ogóle. A więc mamy główną bohaterkę o imieniu Mitsuko, i ona jedzie sobie autobusem wraz ze swoimi koleżankami. I bardzo specyficznie ten film się właśnie też zaczyna, ponieważ tak naprawdę jadą, 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 i raptem jej upada długopis, ona się po niego schyla, a tam. Coś jakby niewidzialna żyłka, ścina wszystkim, słuchajcie, korpus do połowy. I takie what the fuck is going on? Już na początku jakiś taki szok tutaj w nas jest wywołany. Ona tylko przeżywa dzięki temu, że się właśnie schyliła, a ten autobus rozpiździa na pół, słuchajcie. I niby to wiatr atakuje. Tak naprawdę widzimy takie złowieszcze liście, słuchajcie, gdzieś tam ujęcia z drona, gdzie on ją goni. Ona spotyka innych ludzi, ale też nie może ich uchronić i ona kuca a oni znowu tam giną i takie różne cuda na kiju. I jeżeli chodzi w ogóle o reżysera tego filmu, to ja szczerze nie widziałem jego żadnej produkcji, a ma ich ponad 40, aczkolwiek no, nie siedziałem w jego kinie, więc ciężko mi powiedzieć, ale podobno on lubi napisać sobie takie dziwaczne rzeczy. On jest też oprócz właśnie no, że filmowcem, reżyserem, to też słuchajcie, poetą zdaje się. Wydaje mi się, że zrobił tutaj taki miks po prostu, słuchajcie który możemy sobie potraktować jako interpretację wiersza na polskim, ale takiego dłuższego, bo półtorej godzinnego i z obrazami. Niestety nie mogę wam pokazać tutaj wielu scen ze względu na to, że są one dosyć dosadne niekiedy. Natomiast opiszę po prostu pokrótce swoje wrażenia. No więc całość tej produkcji na pewno wprowadza w taki trochę stan niepewności, też niewiedzy, próby Zrozumienia, co się dzieje i poukładania, słuchajcie, dodania dwa do dwóch. I nie do końca czasami cokolwiek do siebie pasuje, i jakoś tak te puzzle mam wrażenie, właśnie są wbijane takim topornym młotem, jeden do drugiego, czy w drugiego, aczkolwiek jako pojedyncze sceny na pewno wywołuje to dezorientację i wywołuje momentami szok właśnie ze względu na brutalność. Niemniej jednak. Jak już złożymy sobie całą tę opowiastkę, właśnie w całość, to można dojść do konkluzji, że jest to metafora, może nie tyle, że z samego życia w sobie, ale jego konkretnych etapów z perspektywy tej młodej bohaterki. Czyli gdzieś zaczynamy od metafory dzieciństwa, później przenosimy się do szkoły i pokazujemy całe te trudy, ale właśnie w takiej bardzo specyficznej, nietuzinkowej otoczce, też horrorowej, między innymi rzecz jasna. No i tak naprawdę. W pewnym momencie to się zaczyna kojarzyć, słuchajcie, z jakimś Matrixem wręcz, że może ktoś jest podłączony, wiecie, zaraz oderwą kabelek i się okaże, pff, wybudzą się. Z drugiej strony wkracza jakiś Spider-Man multiversum i zaczynałem rozkminiać, czy po prostu to nie jest jakaś alternatywna rzeczywistość, bo tam też jedna z bohaterek mówi, że jest mnóstwo rzeczywistości, one są obok siebie, w jednej się dzieje coś innego, w drugiej coś innego, ale czasami to się bardzo niewiele różni. I tak naprawdę, detal, byle detal, w zasadzie, który wykonamy, nie wiem, walniemy kamieniem w wodę, może zmienić naszą rzeczywistość, bla, bla, bla. I to daje do myślenia, że może faktycznie będziemy, nie wiem, teleporty jakieś w tej produkcji obserwować. Ale nie do końca tak jest. Dalej, na przykład, jest jeszcze maraton, gdzie bohaterki biegną po prostu w wyścigu, i to już możemy interpretować jako kolejny, właśnie, etap, gdzie te wszystkie osiągnięcia, czy po prostu coś, co próbujemy w życiu zdobyć właśnie, no wymagają poświęceń, czasu pracy i i tak dalej. Natomiast no nie każdy tak na to spojrzy też, jeżeli chodzi o ten film, mimo że gdzieś tam reżyser daje poniekąd znać, jak sobie całość obejrzymy i przemyślimy, że o to mu chodzi, to na no nie każdemu będzie się chciało siejeć i rozmieniać te sceny. I teraz ja miałem tak, że jak obejrzałem całość, dopiero gdzieś tam trochę zaczynałem to bardziej składać, to być może ma to sens w momencie, gdy zaczniemy się rzeczywiście nad tym zastanawiać. Natomiast jak bardzo dosłownie w to wejdziemy i będziemy szukali tutaj takiego horroru, który ma się spiąć od A do Z fabularnie, to nie ma sensu. <grych> tutaj jest po prostu to słuchajcie wręcz aż takie surrealistyczne. No i teraz jak ja to odczytuję albo czy mi się to podobało? No to tak, jako właśnie ta dosłowna warstwa średnio mnie wciągnęło, emocji nie dało mi też za wiele, no losy tej bohaterki szczerze średnio mnie po prostu obchodziły. Jeżeli chodzi zaś o metaforę i coś, co mógłbym sobie pointerpretować, co lubię robić, i też lubię sobie rozmieniać jakieś właśnie teksty na języku polskim, nawet pisałem rozszerzoną maturę z polskiego, chociaż nie poszła mi tak dobrze jak próbna, a chciałem, żeby wyszło lepiej, no ale napisałem sobie. To okej, okay, mogę to porozmieniać, ale no właśnie, to chyba jest jeden z tego typu filmów, gdzie ciekawiej mi by się o nim gadało, tutaj na przykład z wami, czy właśnie gdzieś tam, nie wiem, napisało się jakąś analizę i interpretację. Aniżeli się to oglądało, bo ok, on ma szokujące sceny, potrafi wprowadzić w Mindfucka, ale jako całość niezbyt mnie przejął. Na przykład jest taka specyficzna scena na ślubie, gdzie ta nasza główna bohaterka też oczywiście jest zdezorientowana, nie wie co się dzieje, bo niby to otoczenie jest takie, że ogarnia co się dzieje w danym momencie, a ona wchodzi w środek tego z takim Mindfuckiem, tak? Ale nie do końca, bo tam niektórzy coś wiedzą i czasami są wręcz takie postacie, które ganiają tą naszą bohaterkę, chcą jej dokopać, właśnie jak coś w Matrixie, jak agenci, którzy próbują. No nakopać do dupy komuś właśnie. Także to jest wszystko dziwaczne, ale na tym ślubie na przykład ona podchodzi do ołtarza i tam jest trumna i z tej trumny wyskakuje niby pan młody, ale z głową świni. No to słyszycie jak to brzmi, prawda? Więc trzeba to obejrzeć, żeby sobie tutaj mózg potyrać i samemu zobaczyć jakie to wrażenia wywrze. Natomiast na mnie no nie wywarło dużych, ale no... Mówię, fajnie, fajnie by o tym pewnie sobie zrobić taką dłuższą, interpretacyjną debatę. Tylko znowu, no jednak, jak oglądam film, to chcę, żeby on też mnie kupił, tak? To, że fajniej się o nim będzie gadało, no nie wpłynie na to, że ocena pewnie będzie wyższa, więc w moim mniemaniu, no to słuchajcie, ja doceniam tę wartość, doceniam te rozkminy i tą całą metaforę, ale wydaje mi się, że czasami po prostu to jest trochę rozciągnięte, trochę przedłużone, przekombinowane. Bo mimo, że trwa zaledwie godzinę 20 tam z hakiem małym, to jednak potrafi ta produkcja wymęczyć. No i to, co najważniejsze teraz, już właśnie dla tych, co nie chcą wiedzieć więcej, to wyłączcie, ale no o finale. Finał jest taki, że no bo zastanawiamy się, my jakoś się wydostaniemy z tego świata, powiedzą nam coś więcej, i okazuje się, że tak, że wychodzimy przez jakiś tam słuchajcie, teleport, powiedzmy przez jakiś portal bardziej o. No i. To wszystko okazuje się, bo nasza główna bohaterka tam spotyka jakiegoś starszego typka i też przychodzi młodsza wersja typka <gry> i że to wszystko było grą. Że ona była tak naprawdę rzeczywiście martwa od początku i tej przyjaciółki, koleżanki, ale część jej świadomości została użyta, czy po prostu jej świadomość, do tego, aby zaprogramować czy też stworzyć grę i przez to ona to wszystko przeżywa, bo ma świadomość, a nie jest takim typowym NPC-tem czy po prostu, wiecie, no, komputerową postacią. I to wszystko wrzucone gdzieś w grę z tą nieświadomością, generowało całego tego mindfucka. Czy coś to więcej wyjaśnia? To znaczy, daje jakiś klucz, oczywiście, do odpowiedzi, ale szczerze, spodziewałem się czegoś innego. I akurat tutaj nawet jedną gwiazdkę za to dodam mimo wszystko. Dlaczego? Bo byłem pewny, że pójdziemy znowu w tę stronę, co zawsze filmy robią, czyli albo ona jest w jakiejś śpiączce po wypadku, albo coś idzie znowu w jakimś szczyźcu. A to, że będzie to grą? Hej, no nie spodziewałem się. I na końcu jeszcze widzimy. Taką scenę, gdzie nasza bohaterka leży sobie w śniegu, więc mamy zimę, no i ona leży, 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 co mogłoby symbolizować takie całkowite poddanie się. Niemniej jednak w pewnym momencie ona wstaje i po prostu odchodzi, co też można oczywiście zinterpretować jako takie don't give up w wielkim skrócie, słuchajcie, i upraszczając jak tylko się da. No i... Właśnie jeżeli chodzi o moją ocenę, to miało być początkowo 5, ale z racji, że jednak ta całość mnie zaskoczyła z tym, no powiedzmy sobie, twistem, czy tym, w czym my się znajdujemy, czyli jednak w świecie gry, ale to też oczywiście wszystko należy tutaj traktować trochę z przemurzeniem oka, a... jednak jako warstwy interpretacyjne, no bo głównie tym właśnie jest ten film. Tutaj dużo więcej jest tego do odczytu, do porozkminiania sobie niż takiej właśnie dosłownej treści, to na pewno. Niemniej jednak ostatecznie 6 na 10 na pewno niezły, dziwaczny film, ale osobiście emocjonalnie mnie gdzieś nie kupił, nie tknął mojej wrażliwości <noise> tutaj takiej filmowej właśnie, więc tyle mogę wam o tym powiedzieć. Pozdrawiam <noise> Łukasza, który mi to polecił. Było całkiem spoko, na pewno specyficzne znowu to słowo, tak, doświadczenie, także mam nadzieję, że Łukasz też się podzieli swoimi wrażeniami, jak mu się ten film podobał. No i reszta, dajcie znać, czy widzieliście ktokolwiek z was właśnie, bo taka mówiłem, raczej u nas w Polsce niszowa produkcja. Podzielcie się, co myślicie wtedy. Jeżeli znacie, jeżeli nie, to dajcie znać po prostu, czy nadrobicie sobie takiego krwawego berka. No bo generalnie można, ale rozumiem, że to nie dla każdego, więc część pewnie ma już takie. Nie, to nie dla mnie. To też możecie napisać w komentarzach, że wolicie, nie wiem, naznaczonego 6 albo Annabelle 8 i tyle, e, albo Hereditary, nie wiem, cokolwiek. Także widzimy się w kolejnych. Kto z was otworzył do końca, to zostawcie hashtag dziwactwo. Tak, to mi tutaj dzisiaj pasuje. Komentujcie i do zobaczenia.